Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale wraz z Agentixem, Agentixowskim. Elo. No i moi kochani, w tym odcinku jest kolejna bardzo, ale to bardzo ważne miejsce, ponieważ chodzi mi moi drodzy o to, że w tym odcinku będziemy łowili serio najlepsze możliwe idemy na wojnę. Moim pomysłem byłoby to, aby wraz z Agentixem, Agentixowskim, tym oto przybyszem z kosmosu. Gdzie jest Agentix? Agent, tu jestem, halo. Halo agent. Baza. Tu jestem. Halo Ziemia. Tutaj, agent, tutaj jestem. Chodź, o, tu jest Elvis. Śpieszymy się, stary. Chodzi mi o to, aby w tym odcinku masz tą swoją eventkę dobrą. Nie masz ją to za oj, teraz, nie? Tak. No oj, dawaj, stary. Tak. Ja tylko jakoś jeszcze wezmę swoją, moi drodzy. No i polecimy teraz i w tym momencie lecimy, moi drodzy, na górę i będziemy wtedy przez idealnie równe 10 minut łowili na wędkę. I zobaczymy, moi drodzy, kto znajdzie skarb, ponieważ jak chyba każdy wie, kto ogląda mój drugi kanał Elviso Games, na pewnym odcinku wyłowiłem łuk na Power 4 i Flame, nie? Więc w tym odcinku, moi drodzy, lecimy wraz z Agentixem na górę, masz tam swoją starą wędkę, bierzemy na górę oj, i lecimy, moi kochani. Elviso, nawet ci mogę powiedzieć o tak. Hopsa, chodź tu. I czekaj. Ty jak to? O. Fajnie, dobra, jak to lecimy. Cię nie ruszyło? Ponieważ, moi kochani, moim celem byłoby to, abyśmy dzisiaj serio z Agentixem złowili przepiski te męczki, dzięki którym byłoby wojna o wiele łatwiejsza, nie? Ponieważ można złowić takie skarby jak Mending, Protection, tam po prostu można złowić każdą możliwą książkę w Minecrafcie. Weź serio kliknij w ogóle, co nie kliknąłem. Kliknij. I serio w tym odcinku będziemy sobie łowili, więc w tym momencie, moi kochani, w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, nowe odcinki codziennie, to trzeba być na bieżąco, ponieważ jak się nie jest na bieżąco, to nie jest się widzem, gościu, nie, więc subskrybujcie kanał, ponieważ bez suba Agentix będzie jadł kotlety, więc lepiej subujcie kanał, bo Agentix je bardzo głośno kotlety. Lecimy, stary. I nie mlaskaj, Agentix nie mlaskaj, lecimy. Dobra, stary, chodź. I według mnie będziemy mówili sobie w tym środku, więc moi drodzy, startujemy idealnie w drugim minucie odcinka i będziemy sobie mówili skarby w Agentix. Tylko to wy jesteś? No, ja myślę, że... O kurde, ale karp. Nie, stary, ale później, ale już nie jest moda na karpie, stary, już minęła. Ta moda już nie? Minęła. Już nie. Dobra, stary, lecimy, moi drodzy, uwaga, uwaga. Jeszcze stary nie mów, bo to jest nieuczciwe, wyłów tą wątkę. Dobra, moi drodzy, start! Oficjalnie już tutaj sobie startujemy i będziemy mówili przez idealnie 10 minut i zobaczymy, jakie to jakie ja wygram, Elviso to nie, stary, ale tutaj to zauważ, że nie ma jakieś tam, wiesz, stricte walki, ale chodzi o to, moi drodzy, tylko sobie teraz spójrzcie, nie? Dwie wędki łowią, bo to jest o wiele większa szansa, że nam tutaj coś wylecie bliskiego, nie? A wam gwarantuję, że w tym odcinku znajdziemy sobie coś po prostu takiego, że gang polski będzie płakał do poduszki, okej? Okay? Będzie po prostu siedział i płakał do poduszki. A on już nie płacze? Ja teraz płaczę do karpia, stary, którego właśnie wyłowiłem. Więc stary, dobra, lecimy, moi drodzy, zobaczcie odcinek do końca, bo to może być ultra ciekawe. A my, Agentix, zobacz, stary, w naszym pięknym, prywatnym mówisku, rozumiesz? To mamy tutaj nawet swoje prywatne mówisko, rozumiesz? Ja jestem bardzo stary bogaci, rozumiesz to? Oj, tak. Mamy swoje prywatne mówisko, moi drodzy. Ej, wędka! Wędka! Kurs of Vanishing i Lag of the Sea 2, rozumiesz? Ej, nie. Ej, w ogóle wiesz, jaki jest mój epicki pomysł, stary? I weź to, stary, zapamiętaj, bo mój pomysł jest taki, aby jak ktoś z gangu polskiej zginie. Nałożyć na samą zbrojkę Kurs of Vanishing. O kurde. To byłoby genialne według mnie. I też teraz zauważ, że właśnie masz i wyławiłem taką wędkę troszkę lipną, ale to jest już coś, ponieważ to nie jest jakiś tam, wiesz, dorsz, nie? To jest coś jednak lepszego, więc stary, według mnie nie poddajemy się, a wy będziecie na odcinku do końca, ponieważ to jest, spójrzcie, sam początek odcinka, a już wleciała wędka na epickie enchanty, nie? A zobaczcie pod koniec odcinka. Moim celem byłoby to, aby złowić bending, ale to może być ultra ciężko, ponieważ, ale jeśli nie mylę, bending jest złowić najtrudniej, jeśli chodzi o całe to wędkarstwo, nie? Więc zobaczymy, co z tego będzie, więc warto być na filmach do końca, moi kochani! Okej, okay. Bum! Rybka. Siema, Rybson. No i właśnie, stary, a wiesz, life could be dream. Dobra, stary, coś tam masz ciekawego może jeszcze? Bo to się przydało. Mam na razie same dorsze. Dorsze! A ja mam właśnie, stary, innego tego. Ja mam teraz salmona, rozumiesz to? Ja też mam jednego. Siema! Jednego a ja mam dwa salmony, jestem od ciebie lepszy i tyle, kolego. Więc przykro mi bardzo, Agentix, ale nie płacz, nie przejmuj się, kolego, lecimy z tymi tyle. Więc, moi drodzy, o, już nie poddajemy mam się. Dwa. Oj. Ale jak, ale jak będą pufferfisze, to będziemy jedli, nie? Będziemy szamali te pufferfisze, że normalnie będzie gościu gruba. Okej, okay, lecimy z tym. Kolejny tutaj mamy, widzę, że ten taki dziwny rybek, ale stary. Ty, dostałem tripe wire hook. A właśnie dostałem miskę, rozumiesz to? Dostałem właśnie miskę. Dostałem hak. A wiesz, czemu te haki są u nas potrzebne? Ponieważ mam u siebie villagera, który za takich haków jeden daje emeralda, wiesz? To jest też genialne. I też, moi drodzy, taka ważna kwestia, którą jest to, że sam to zauważyłem ostatnio, ale ja o tym po prostu nie miałem pojęcia, może i to już nie głupio, ponieważ łowię w Minecraftie od lat, ale zauważyłem, mamy normalnie expa, nie? To jest takie, że dość przydatne jednak, nie? Pufferfish! Pufferfish! Oho, pufferfish! Ej, stary, a co myślisz w ogóle o tym, aby ich wyłowić stack i przekupić gang polski, żeby się poddał?
Myślę, żeby mogło się to udać. Myślę, żebyśmy się jakoś dogadali, nie? Więc zobaczymy, moi drodzy. Więc lecimy teraz tymi tutaj rybsonami naszymi ukochanymi, więc kolejna ryba. Dobra, stary, wiesz, to ogólnie zauważyłem sam fakt, że zauważ, stary. No, w tym samym czasie wyleciał jakiś dziwny itemik, nie? Więc jest szansa, że jak mi coś wylecie piskie, to tobie też, stary. Więc bądź czujny, bądź tam, wiesz, uszykowany. No bo jest stary, stary, w tym odcinku szansa na jakieś tam, wiesz, chore skarby jednak, nie? Dobra. Patrz, jak daleko w ogóle zarzuciłem teraz, to musi być rzecz. Nie, to musi być teraz coś epickiego, nie? I w ogóle ciekawe, czy to jest jakaś teraz zależy, ponieważ jeśli nie mylę, na tej wersji nowej był jakiś update łowienia. Dobra, jest teraz stary, ale jeśli nie mylę, bo na tej wersji jakiś update łowienia, stary, nie mam pojęcia, o co tam chodziło, ale tak ponoć było, stary, więc no nie mam pojęcia, piszcie jak coś wiecie, moi drodzy, a my lecimy z tym, ponieważ serio, bez jakichś dobrych temaczków dzisiaj nie kończymy odcinka i tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Dobra, okej, kolejna ryba, jakby też stary, wiesz, to jest nawet spoko, że dzięki temu będziemy mogli w naszej basie te kotki wszystkie rozmnażać, nie, dzięki tym rybkom, fajnie, ej, nie? Bez kitu, bez kitu. Bo agent ogólnie bardzo lubi kotki, moi drodzy, no. Wow. Co jest, stary, Tomasz? Wyleciał mi salmo. Dobra, lecimy z tory, zaraz goście, jak to teraz będzie, moi kochani. No nie, nie. Zabrałem sekundę, zanim przypłynął, rozumiesz to? Zanim jeszcze na haczyk chwycił, naprawdę. Bo można było już to go, wiesz, tak. Już czuć tak. Było. Tak. Tak. Okej, okay, zobaczmy, czy Agentix jest w stanie coś złowić. A mówiłeś, jaką oponę, stary, bądź jakąś stalą rejestrację samochodową? Jest taka możliwość? Chyba jest, nie? W Minecraftie możliwość wykonania opony, stary. Ciekawe. Nie wiem, ale ja bym na pewno z chęcią wyłowił. Dobra. Lecimy dalej, moi kochani, ponieważ tego co widzę, mamy tutaj jeszcze tego challenge'u parę minut, ponieważ obecnie jest tego odcinka 6 minuta, a kończymy mówić o 12. No chyba, że będzie tak, wiesz, troszkę nowy, spowiem sobie jeszcze troszkę więcej, zobaczymy jeszcze. Ale sam fakt, że na początku odcinka miałem level 15, teraz mamy 17, jest nawet spoko, nie? Ponieważ to jest też taki, zobacz, stary, dobry pomysł na zbywanie expa, no, ponieważ to nie jest jakieś tam, wiesz, zachłonne. I jeszcze to jest ogólnie mega pożyteczne, ponieważ dzięki temu możemy zdobyć serio zaświrowanej temeczki, więc spoko, gdzieś tam widzę, że płynie, więc ciekawie. Okej, okay. Salmon, nie, to jest raukot, okej, okay, dobra. Trudno, jakby no, no mówić trudno. Ej. A co o, bym... pufferfish number 2! A co jak teraz walnę tą wędką w rybę jakąś, stary? Czekaj, złówmy ją! Ja ją złowię! Da się w ogóle, mówię. Czekaj, da się w ogóle ją złowić? Oho! Uho! Ale przekozak! Jestem wędkarzem! Jesteś wędkarzem, gratuluję, a masz kartę wędkarską, byku? Nie, robię to na nielegalu. Ja mam kartkę, ja mam ogólnie w raru kartę wędkarską, stary, więc jestem taki, wiesz, taki jednak... Ty jesteś takim rybakiem, co sen, jakimś kutrem po Bałtyku, czy tam... Tak, stary, to jest mój typ, nie? Ale chodzi mi tutaj, stary, o to, że zobacz, skoro ja go w realu, to jest oczywiste w ogóle tropical fish, dziękuję bardzo! Zobacz, stary, skoro ja go w realu, to znaczy, że w Minecrafcie jestem o wiele lepszy od ciebie, zauważyłeś to? To jest nie, taka zależność. Nie, to znaczy, że ty jesteś po prostu labusikiem, jak już tutaj tyle. Gościu, właśnie mi wyleciał Nemo, rozumiesz? To mamy pierwszego Nemo, stary. Kto ma dwa pufferfisha? Agentis nie dołuj mnie, okej, okay? Nie dołuj mnie, stary. Ważne jest to, aby dzisiaj byłoby jakieś fajne temeczki jednak, nie? Byłoby chyba stary, oczywiste, spoko. Że pufferfish jest najlepszą rzeczą, jaka może ci wypaść. No w sumie lata, moi kochani, ponieważ pufferfish to jest seria taka, wiecie, taka, no taki bardziej, no, nawet, że prestiż, nie? Dzięki niemu żyjemy i dzięki niemu tu jesteśmy wszyscy. Trzeci pufferfish! Nie dołuj mnie, stary, a podzielisz się ze mną chociaż? Nie ma opcji. Czemu nie? Chyba, że przyznasz, że jestem lepszy. Jesteś gorszy. No to nie. Czwarty pufferfish. Teraz kłamiesz, teraz pewnie kłamiesz. To teraz patrz to. Patrz na mnie. Patrz no. Elviso na mnie. Patrzę na siebie. Nie wiem, czekaj, mam branie. Okej, okay. Już patrzę. Okej, okay. Elviso. Patrzę, zobacz. Patrzę. Okej, okay, patrz. Czekaj, jeden. Branie. Pufferfish. Dwa. Trzy. I cztery wyrzuciłem, widziałeś? Dziękuję, no. A ja mam to obecnie dwójeczkę, stary, więc zobacz, czy jestem na razie ciebie, stary, czy to nie poddaję jakoś specjalnie. Serio, w tym odcinku, moi drodzy, się nie poddajemy, dopóki nie będzie czegoś fajnego jednak, nie? Bo mówię teraz dwie osoby, więc jest o wiele większa szansa na jakieś dobre temeczki, nie? Okay, o, znowu hak wyłowiłem. Tak, znowu, jak fajnie, stary. Powiem ci, że dzięki temu można nawet sobie zdobyć emeraldy jednak, nie? I właśnie, stary, u nas jest nawet villager, który za 23 raukody doje emeralda, rozumiesz to? O. To jest też nawet według mnie good deal, nie będzie ważne, okej, rybek u nas nikt nie będzie jadł, ponieważ nikt tu nie je u nas właściwie rybek. My jemy tylko amerykańskie steki, moi drodzy, oczywiście, więc no to pomyślimy jeszcze, nie? Pomyślimy jeszcze, że to byłoby po prostu jakoś opylić, zobaczymy jeszcze, ale pewne jest to, żebyście w tym momencie, moi drodzy, też followowali mnie na Instagramie Elvisa Podoga Oficjal i subowali mojego przyjaciela, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale moim przyjacielem najlepszym jest Elviso Games, to jest taki ziomek, który ma swój kanał na YouTube, więc tego subujcie, on dopiero tam, wiecie, swoją karierę startuje, wyzwam go, mega polecam, nazywa się na YouTube Elviso Games, subskrybujcie go, no bo to jest ważne. Jakby o mnie to prosił, więc sobie rozsobujcie. Agenta też sobie jak chcecie. No, jak chcecie, to śmiało sobie agenta, no. Co nie Agent X?
No, myślę, że to bardzo dobry pomysł. Dokładnie. Elviso. Musi być sub dla całego gangu Ameryki, okej? Okay? Elviso Minecraft, Elviso Games i agencji z Minecraft, okej? Okay? I tyle w temacie, więc proszę bardzo. A my lecimy zaraz z tym, moi kochani, i dalej sobie łowimy. Więc proszę bardzo, tu widzisz, że mamy jakiś nextka. Okej, okay, ej, powiem ci, że troszkę to idzie gorzej niż myślałem. Mamy zaraz tutaj, widzę, że jeszcze 2,5 minutki łowienia, stary, więc uznajmy, że jak nic nie będzie, to sobie troszkę połowimy, co? Ponieważ to jest no, taki, niech ci będzie, że... niech ci będzie. Bo to byłoby żałosne, robimy taki odcinek, a tam wylatują same ryby, nie? To byłoby po prostu rozczarowujące, więc... Ale stary, można powiedzieć, że cztery pufferfishy to jest kozacka rzecz, jeśli jest z tym kadyk, a musisz stary, to faktycznie, tak samo jak tropikalna ryba, ale no wiesz, jednak to liczy na jakieś... O, to jest name taga! Name tag! I czyli zobacz, stary, że jest po prostu genialny, bym mówił, no bo name tag, stary, normalnie u nas kosztuje u wieśniaka 20 emeraldów, zauważ to? To jest zysk 20 emeraldów, stary, rozumiesz? Zamiast wydawać, mamy teraz go tutaj normalnie, ale to jest epickie, stary, powiem ci, że no jestem z tego powodu nawet dumny. Okej, okay. Pufferfish trzeci, no ale gonimy cię, agent, gonimy cię z moimi tutaj ziomkami, dobra, dawajcie rybsony. Czwarty! Czwarty! O proszę, dwa z rzędu. No widzisz, kolego. Ja w ogóle właśnie, o ile się nie mylę, dobrze wiedziałem, u nas się w naszym prywatnym mówisku zrespiły skwidy, stary, wiesz? Trzeba potem będzie je wylaminować, według mnie. Dobra, lecimy dalej, stary. Moja wędka ma na nas to sporo rzeczy, więc się nie poddajemy, kochani. Dalej łówimy sobie teraz tutaj te rybsony wszystkie. Agent X musi mieć więcej pufferfishy. No nie, Agent X, piąty! Dziękuję bardzo, Minecraft. No widzisz, Minecraft nie bardziej lubi niż ciebie. Mam już w ogóle level 18. Wow, dzięki temu mogę się zmagać. Powiedziała osoba, która myśli, że jest fajna z tego powodu, że ma nie Agent X, okej? Okay? A to jest tylko powód do wstydu, Agent X. Serio, weź się wstydź za siebie. Powiedział gość, który ma w niku 2O. A wiesz co? To... O. A wiesz co się mówi przed po O? No. O, jaki lamus. Jest... Elvis, o, jaki lamus. To było takie bez sensu, że ja się zaśmiałem, okej, okay? Naprawdę. No, kolejny. Widzisz? Dobra, Darek sobie teraz mówimy, ponieważ mamy tutaj jakieś branie. Kość! I kość mi wyleciała, dziękuję bardzo, bo kość? Mile. No kość normalnie, a może to była kość kogoś z gangu Polski? Okej, okay, lecimy dalej. Przyjemnie. No nie wiem, stary, nie wiem, dobra, lecimy dalej z tymi teraz rybkami oczywiście, moi drodzy. Śmiało rybsony, dawajcie teraz do mnie. Okej, okay. Pufferfish szósty! Powiem ci, Agent X, że chyba jest ci przykro, co? Nie ukrywajmy tego, okej? Okay? Jest ci przykro, Agent X? Że mam ich 6? Tobie? No chyba tak dobrze tak poczekaj. Nie idzie, nie? Osiem! No pewnie, pewnie. Dobra, stary, wiesz co, sobie po prostu ustalmy, że będziemy sobie łowili do tej minuty odcinka 15, stary, ponieważ ja bym chciał po prostu jakiś skarb wyłowić, nie? Więc sobie tam wyznaczmy. Co? Yeah, gościu. Co? Lack of the Seven teżka. O, proszę bardzo, powiem ci, że to jest bardzo dobre rzeczy jednak. I to temu... 3, Unbreaking 3. Co ty gadasz? I naprawdę taka. I siodło i wyleciało w ogóle, stary. Zauważ, że jak ty masz jakiś dobry item, to ja też, stary, zauważyłeś to? Ciekawe. No bez mega ciekawe takie, może to jest takie trochę bez sensu założenie, moi drodzy, ale to się będzie pokrywa z prawdą w ogóle, stary, wiesz co? Może sobie założyć zbrojkę, co? Żeby się nic nie stało, stary, co? Ej, tam ja jestem w Ameryce. Ale tu też występują niektóre, wiesz, takie nieprzyjemne zjawiska. W ogóle czekaj, gdzie jest teraz? Aha, zabrałem zaraz bronię, więc teraz trudno. Pufferfish! Ile masz łącznie? 7. Flyer. Elviso. No i co? Myślę, że takim koksem będziesz. Jesteś flyerem, że, Agent. Że taki super będziesz. A tu Agent X ma więcej pufferfish. Wiesz, jak mogę to jako jedyny sposób skomentować Agent X? Oj, Elviso. Czy zdajesz sobie z tego sprawę w ogóle? Co ja teraz mogę zrobić? Co się stało? Nie wiem, Agent X, nie mam pojęcia. Ale... O, co o nie! Zmordowałem wędkę tym rzutem, o nie! O nie, a była dobra wędka nawet, ale przynajmniej cię troszkę do siebie przyciągnąłem za Karl, okej. Okay. Dziękuję bardzo, teraz będę bardziej kolego pilnował, a my lecimy dalej z tymi rybkami, ponieważ według mnie po pierwsze mamy siodło, które jest genialne, po drugie mamy bufferfisze. O, siódmy bufferfish, no Agent X, powiem ci, że się ciekawie bawimy jednak, nie? No, ale Agent X i tak jest lepszy, bo on ma 7,1 bufferfisza. Jak 1,1? Magia. Okej. Okay. Niech będzie Agent X. Spoko, stary. Lecimy z tym. Mamy tu jeszcze obecnie tego łowienia 2 minutki, więc zobaczymy tego efekty. Oby były jak najlepsze. Pufferfisza. Okay. Chcę pufferfisza. Nie, stary, ale pod koniec odcinka świętujemy i jemy. Dobra. Jakby... Tu pufferfiszu, chodź tu. Nie wiem, czy wiesz, ale na rybach warto być cicho, aby ich nie płoszyć, wiesz? To jest taka reguła ogólnie, jeśli chodzi o wędkarstwo. Będziesz pamiętał Agent X? Pufferfish do nogi. Agent, kici, kici. Agent, nie będziesz krzyczał na rybach? Ja mam nadzieję, że tak on stary. Pufferfishu. To tak chyba nie działa, jakby Agent X to chyba tak serio nie działa. Według mnie nie mam pewności, że tak chyba nie jest. Okay, więc tego co widzę, mamy tutaj obecnie kolejne branie, więc spoko, moi drodzy. Ło! Wędka na mending i 2, rozumiesz to? O kurde. I mending, rozumiesz? Czyli dzięki temu będziemy mogli sobie zrobić stary nawet drugą wędkę, bo zobacz, tylko taką zwykłą połączysz, to mi ją od razu naprawisz, nie? Ale to jest świetne, stary, i po prostu dzięki temu mamy
Genialną wędkę byku. Wow, mending, rozumiesz, to naprawdę mending. Ale jaja. No głupi, głupi, jeszcze Lilia raz głupi wodna. zombiak. W ogóle mam teraz Lilię wodną, tak by the way, ciekawie. A więc zacznijmy zaraz ale zrozumiałem zaraz obecnie z tego co widzę, 1,5 minuty głowienia i kończymy, ale serio, wędka na mending to jest według mnie serio coś na wojnę niezbędnego, ponieważ dzięki temu możemy sobie serio złowić skarby, typu na przykład łuki i inne tego typu sprawy. Masz tam, widzę, że plecy agencior, wiesz, współczuję ci bardzo. Tam, ja chcę pufferfisha. Nie, powiedziałem. Pufferfisha dawaj, a nie jakiś zombiaka. Coś czuję, że zombiaki nam tak nie dają pufferfiszy, wiesz, więc przykro mi bardzo agencji, ale trudno, tak chyba jest. Dobra, lecimy z tym. Dobra, ło! Ej! Zabrałeś mi moją rybę! A to jest ryba. Bardzo nieuczciwe, to jest serio bardzo nieuczciwe, kolego. Za karę będziesz pozwany przeze mnie. Chcesz tego? No chyba nie chcesz tego. Nie, ale ja chcę za to pufferfisha. Zostaw mi pufferfisha, proszę bardzo, kolego. A żebyś zaraz pomylił z powiki, okej? Tego ci życzę. Abyś zaraz je pomylił po prostu. Dobra, ja zobaczymy. Tobie też tego życzę. Co tu się w ogóle dzieje? Ło! Okay, poczekaj. O! Pufferfisha! O nie! Mogłem go zabrać. Ej, pomocy, pomocy, bo nie mam miecza. A ja za to wiesz co mam? Co? Ja mam 8 pufferfisha. A ja mam cię w nosie. Miecza. Dobra. Ja lubię. Nie, jesteś hamem, okej. Okay. Ja lubię. Lubię. Jak... Zobaczmy, jak będzie pufferfisha. O, 8 pufferfisha, dziękuję bardzo. Frajer. Ok, mamy jeszcze tutaj 4,5 minutki, więc nawet tutaj się śpiesz, żeby to się jeszcze nam wyleciało. Dobra, jeszcze 9 pufferfisha trzeba zdobyć, żeby móc oficjalnie powiedzieć, ja że Elvis to lamus. Ja bym płakał, kolego, ale nie będę płakał, bo tutaj tak nie wyłowisz, ponieważ twoje zdolności są bardzo nikłe. A myślę, że w ogóle sobie troszkę kończą robaki na spławik. O, 9! 9, koleżka, cześć! Hej, minutko. Chodź tu 9 pufferfisha. Nie! Nie? Mamy solar 9 sekund. Teraz chwila prawdy będzie. Ło, dorsz. Dobra, jeszcze mamy tych 4 sekundy. Dobra, zdążę. Proszę, jeszcze podpływa. Zdążę, stary. Ostatni branie, stary. Last branie, okej, okay, last. Dobra, czekamy na coś. Mówię, teraz na coś czekamy. Takie wiecie, hej, dobra, płynie. Jest! Udowodnij to. Jest. Jak to udowodni? Wyczuj się na chwileczkę, ja się odsyłam. Ale co, wyrzucić ci jak... niby pufferfisha? Tak, żeby policzyć sobie, proszę bardzo. Dobrze, to poczekaj, żebyś mi tylko ich nie ukradł. Dobra, bo ja wiem, jakim wyrzucaj, ty jesteś złodziejem. Po prostu wyrzucaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, ty pufferfish! Pufferfish! Więc moi drodzy, w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Nowe odcinki codziennie, więc to jest sub bardzo ważny. Subskrybujcie kanał, dzwoneczkujcie, żeby tutaj być na bieżąco, a my się widzimy jutro, ponieważ to są serii odcinki codziennie. Jeszcze followujcie na moim Instagramie Elvis Podłog Oficjal. Jeszcze koniecznie subskrybujcie drugi kanał Elviso Games, a my się widzimy jutro, bo zginęłam pół serca, debilu, nie bij mnie! Siemaneczko, leczko i pół!